Muzyka nowoczesna. Dziś w muzyce nowoczesnej cały czas o produkcji, o produkowaniu muzyki. No właśnie, produkowaniu za pomocą przeróżnych sprzętów, nie już grając na żywych instrumentach, tylko właśnie ustaliliśmy to wcześniej, że jednak nadal samplując dużo. Mimo tego, że poszliśmy, jakby jesteśmy w muzyce elektronicznej, wy produkujecie muzykę elektroniczną dziś. Tak. No właśnie, takie hasło bardzo szerokie, jak ta ewolucja muzyczna, może nie ewolucja produkcyjna czy warsztatowa, jak u was postępowała, jak to było na początku i w którą stronę to ewoluowało, także sprzętowo, jeżeli chodzi o udział samplingu czy użycia instrumentów? Wydaje mi się, że jeśli nie jest się muzykiem, to możliwości przekazu, jaki gdzieś tam w twojej głowie się urodzi, przekazu muzycznego są ograniczone. Dlatego sampling jest najłatwiejszą formą. Ale po jakimś czasie wydaje mi się, że każdy, kto miał do czynienia z samplami, z klejem bitów, chce nieco więcej. A czy mówisz, nie będąc muzykiem, i mam przez to rozumieć, że nie będąc kompozytorem, jakby autorem, nie piszącym muzyki, bo wydaje mi się, że ktoś to sampluje i jakby robi dobry track, no to jest w jakimś sensie dla mnie muzykiem. Czyli tak, wydaje mi się, że w ogóle żyjemy w czasach, w których teraz nikt nie pisze, nie zapisuje w formie nutowej muzyki swojej. Znaczy, no nie nikt, ale... Jak do zaisu oddajesz. No, znakomita większość producentów na świecie, no to nie są ludzie, którzy w ogóle po pierwsze nie zapisują tego nutowo. Niekoniecznie mają wykształcenie muzyczne. Niekoniecznie mają wykształcenie muzyczne w tych czasach. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że jednak podstawa jest obowiązkiem. Tak? Ja też mam akurat podstawowe wykształcenie muzyczne. Tak, jestem wiolonczelistą. Jesteś wiolonczelistą? Ja na przykład miałem wrażenie przez to, że dużo muzyki ale powstaje przy użyciu komputera, że jednak to jest bardzo matematyczne przez to, że te zapisy 4-8-16... Obydwaj macie wykształcenie muzyczne jakieś, tak? Tylko domorosły. Aha, no to się trochę kłóci z tym, co powiedziałeś wcześniej. Tak i nie, bo zaczynałem rzeczywiście od sampli, ale w pewnym momencie po prostu zacząłem uczyć się podstaw budowania akordów, progresji. Stąd też projekt Phantom, który jest w dużej mierze oparty na własnej muzyce, a nie na muzyce. Myślę, że w ogóle z samplingiem jest trochę tak, że w pewnym momencie to się zwyczajnie nudzi. Po prostu jeśli robisz tylko to, chcesz więcej. Przewokujesz te płyty, które jesteś w stanie zebrać. Jeszcze w czasach, kiedy ja pamiętam samplowałem, czyli tam lat temu powiedzmy 10, no to nie było tak, że nie wiem, że był who sample i tak dalej, że można było łatwo wyłapać te rzeczy, przynajmniej tytuły. I wiedziałeś, co kupić, gdzie kupić i tak dalej, tylko to był taki typowy digging, czyli trzeba było jechać, nie wiem, w moim wypadku to były wyjazdy albo... Czy szukać faktycznie winy... Albo jeździć po znajomych, albo jeździć po innych miastach i wałkować te płyty, zwozić do domu. Największe strzały to oczywiście jakieś, nie wiem, wysyłki płyt ze Stanów, jak ktoś znajomy był, nie wiem, w pracy znalazł płyty, wysłał do Polski, to były zawsze takie największe strzały, pamiętam. Ale w pewnym momencie jednak to się wyczerpuje i masz ochotę, nie wiem, dołożyć, szczególnie, nie wiem, zaczynasz mieć jakąś wizję melodii, którą byś chciał, żeby na przykład łączyła się z tym samplem i tak się dochodzi do syntezatorów, mam wrażenie. No. No właśnie, te syntezatory u ciebie się pojawiły pierwszy raz, że tak powiem, przy jakiej okazji, tak? Bo mamy tutaj, zbliżamy się do twojej selekcji, mamy zamiar puścić klip, konkretnie Diplo, Express Yourself. No to już jest dość świeża rzecz. Zeszłoroczny klasyk, w ogóle absolutny hit, Mamba to nowy podział, Diplo, no wiadomo, klasa, jeden z lepszych producentów moim zdaniem. No tak, ale to mówimy o zeszłym roku, a ten początek, korzystanie z syntezatorów właśnie mniej samplowania? Wiesz co, pierwszy dokładnie syntezator, pamiętam, to był Korg MS-20, półmodularny, tak, to był półmodular, taki jeszcze każdy ten synt. Tak. No i pamiętam, że to było jeszcze liceum, czyli lat temu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno. Dobrze, pogadamy o tym jeszcze za chwilę. Wyciągnę od was razem z Groblem jeszcze, mam nadzieję, trochę informacji takich technicznych, bo to jest ciekawe dla mnie, nigdy nie produkowałem niczego. Diplo, Express Yourself, dla mnie również totalny klasyk. Obejrzyjcie sobie, ciekawy klip. Mistrzowski klip.